W sercu Europy, w kraju nad Wisłą, niedaleko Krakowa, dawnej stolicy Polaków, choć bliżej Katowic, jest miejscowość o dźwięcznej nazwie Pyskowice. Miejscowość ta według Google'a posiada 16 717 mieszkańców. I spośród tychże mieszkańców jedna osoba, on bądź ona, a może jakiś kolektyw, powzięło inicjatywę, by uhonorować jednego z Polaków, który jest na równi traktowany jako zakała i zbawiciel zarazem, by uczynić go patronem pewnej ulicy, a ulica ta dzierży miano imperatora Kaczyńskiego. Ulica ta, przypadkiem bądź nie, jest jednokierunkowa. Mierzy 200 metrów. Posiada koordynaty, jakby ktoś był ciekawy, takowe. I mieści się na jednym z osiedli. W tym kontekście dwuznacznie brzmiącej nazwie Pyskowice. Śpieszmy się celebrować nazwy ulic, bo tak szybko przychodzą, ale także mogą odejść. Ktoś, kto jest zainteresowany podróżą wirtualną bądź fizyczną, widzi w tym momencie koordynaty, które będą powtórzone w opisie. Chociaż osobiście uważam, że najbardziej te koordynaty przydałyby się jednej osobie, która mieszka w obecnej stolicy Polaków. Na Żoliborzu. Tyle ode mnie z cyklu ciekawostki potrzebne do niczego. Cześć!